dzisiaj pogadamy sobie o marketingu w sieci, a konkretnie na YouTubie. Siemano. W gruncie rzeczy nie miałem pomysłu, o czym dzisiaj sobie z wami pogadać, ale komentarz na temat kupowania wyświetleń w gruncie rzeczy poddał mi całkiem fajny temat. Ja jako twórca internetowy i teraz YouTube'owy jestem strasznym świeżakiem, jeżeli chodzi o tą platformę. Czyli w gruncie rzeczy muszę włożyć dużo więcej wysiłku i skorzystać z dużo większej liczby narzędzi, żeby zdobyć jakąś tam popularność i rozpoznawalność. To nie trwa, to nie jest proces szybki. I jeżeli ktoś tworzy restaurację, to dla wszystkich jest naturalne, że na przykład wykupuje billboardy, wykupuje plakaty, czy robi jakieś akcje promocyjne. No bo w końcu no ma restaurację, więc po to to robi. I nie wiem, dlaczego dla ludzi jest dziwne, że ja również wkładam jakieś zasoby finansowe w reklamowanie samego siebie, w reklamowanie swoich filmów, bo dopiero za jakiś czas będę, mam nadzieję, na tyle rozpoznawalny, żeby to działo się samo. Jak w każdy biznes, tak samo i w YouTube'a, trzeba na początku odrobinę zainwestować, żeby potem był z tego jakiś zwrot. Więc komentowanie o tym, że kupuję lajki, bo jest nierówno, bo pod niektórymi filmami jest dużo wyświetleń, pod innymi filmami jest mało wyświetleń. No co ja mogę powiedzieć, no? Niektóre filmy ludzie oglądają, innych ludzi je nie oglądają. Na niektórych reklama działa dobrze, na innych reklama działa gorzej. Tak to już jest, nic na to nie poradzę. A ostatni aspekt, czyli brak komentarzy, czy brak jakiejś aktywności. O, aktywność w internecie to jest coś, co jest najtrudniej osiągnąć. I niestety, tego będzie zawsze mało. To znaczy, mam nadzieję, że w przyszłości uda mi się jakoś to wszystko zaangażować, jakąś tą swoją małą społeczność, którą mam nadzieję będę miał w końcu zaangażować w to, żeby ze mną sobie pogadali. No, staram się jak mogę, kolego, który tutaj mówisz do mnie o kupowaniu wyświetleń. Przeglądałem sobie twój kanał. Jest fajny, robisz fajne gameplaye i bardzo fajnie się nazywasz. Więc, kurde, stary, no, trzymam również za ciebie kciuki, żeby to wszystko wyszło. I tak mam nadzieję, że będziesz trzymał też kciuki za mnie. W końcu jakoś sobie my musimy radzić, małe żuczki, żeby dobić do tych największych, nie? Zobaczymy, jak to będzie. Więc, kolego, mam nadzieję, że wytłumaczyłem trochę moją logikę za tym wszystkim. Dla mnie YouTube jest tak samo jak biznes. Znaczy, nadal robię to, bo lubię, biorąc pod uwagę moje materiały, które są, no powiedzmy, nie jest to szczyt popularności, nie są to materiały chodliwe. Robię to, co lubię, ale jednak nadal chciałbym w przyszłości mieć z tego jakiś zysk. Jak to się mówi, łączyć przyjemne z pożytecznym. Więc robię to. A że trzeba trochę zainwestować grosza, żeby się to udało, no cóż, jest to inwestycja, jak każda inna, która mam nadzieję kiedyś mi się zwróci. Zatem to tyle ode mnie w tą marketingową sobotę. Do następnego. Link do tego, o czym pisałem rok temu, jak również wszystkie inne, o których potencjalnie wspominałem wcześniej, znajdziecie w opisie pod filmem. Jeżeli interesuje was więcej treści ode mnie, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Nie wstydźcie się, wiem, że tego chcecie.